Willkommen. Willkommen, herzlich. Herzlich willkommen. Konrad Hyszkiewicz. I powróciwszy do zdrowia, Ledwie, zostawić was na tydzień. No to już niemra, jak Niemcy przyjeżdżają, słuchaj, robią porządek no, tutaj. Co ja poradzę, no tydzień niestety. Was zostawiłem, na tydzień was zostawiłem. I co jest? I bajzel jest, panie. Ale klapu, no. Klapu, klapu. Klapu, klapu. Mamy też naszą czarodziejską różdżkę, która zamienia różne, że tak powiem, ale już nie będziemy mówić, co w kogo coś zamienia. W KPO na pewno. Wiesz, oni pomachali mi tą różdżką, coś zaczęli gadać, wiesz, psychoza, i zacząłem na Tuska. Nie, podobno właśnie ten Tusk pomachał różdżką i znajdzie się podobno KPO. I jest hajs z KPO podobno. No, poważnie, bez mówisz? Żadnych kamieni milowych. Czekaj, no. Czyli oni nie zrobili żadnej ustawy, ani niczego nie zmienili i praworządność nie, no były te wyrosła? Opinie prawne były. Opinie i że prawne. Wystarczyło, że Frau von der Leyen przyjechała. Przyszła z całym swoim królewskim majestatem i od zawsze razu mi się i tak jak ten, wiesz, Brunner, nie, w tym... Kanclerskim majestatem, jak powiedzieć. Brunner w Hansie Klozie, trzymajcie się, wysyłam wam dwa plutony SS. Tak, tu wysyłamy wam 137 miliardów. To 37 chyba. Miliardów, ale my je dostaniemy... Jak... Za jeden uśmiech, można powiedzieć. Podróż za jeden uśmiech, nie? No, żeby tylko z tego nie było, że cnotę stracili, a rubelka, prawda, no... To się okaże jeszcze. Dobrze, no. Ale my tu gadu, a nasi widzowie przecież nasi widzowie teraz oczywiście najważniejsi. Równie licznie właśnie komentowali ostatni nasz występ, mój wspólny z Maciejem, oczywiście. Nie, że tak powiem, tutaj nasi widzowie zauważyli twoją nieobecność, właśnie spowodowaną chorobą. Chorobą, która zresztą się przytrafiła na urlopie. Na urlopie. Janna... I to jest pracownik miesiąca. No właśnie, Janna Podwyszyńska. Kiedy choruje? Tak, dokładnie. Janna Podwyszyńska pisze, redaktor Biedroń jest chyba pracoholikiem, bo od razu rozchorował się na urlopie. No, no dokładnie. Premia się należy. On jest chory, ale na robotę. Dokładnie. Karolka, pozdrowienia dla panów Konrada i Macieja, a pan Maciej niech przekaże także pozdrowienia dla swojego stryjecznego kuzyna Piotra. Piotra Zebły, tego co mecenasa. Grupa Wejście od telewizji, tak, tego ja tu mam opinię. Prawda, dokładnie. A potem przychodzą tacy panowie w ciemnych BM-kach, wychodzą z tych BM-ek i tam jest porządek. Kiedyś były Wołgi, teraz są BM-ki. Jan Drzewiecki. Pan Kołodziejczak, bardzo uzdolniony oseł. Oseł, tak. A maturę zrobi, jak ukończy studia. No proszę. Pewnie, że tak. Jakaś kolejność jednak musi być, oczywiście. I na koniec K2. Piramida prawdy. Bo o tej prawdzie tam było dużo, bo tam był materiał TVN-u właśnie z jakim... Różne są teraz na temat, prawdy. Tak, właśnie. G-prawda, piramida, prawda. No właśnie, tak. I tutaj jaka piramida jest, jest prawda, jest nieprawda, prawda etapu, prawda ekranu, G-prawda, prawda Neo TVP, cała prawda całą dobę i na końcu piramidalna prawda TVN-u. Tak jest. To dziękujemy, panie absolutnie K2. Jesteśmy za... Magiczna różdżka, idziemy dalej? Lecimy. Proszę państwa, no bo dzisiaj przyjechała dobra ciocia z Niemiec. Tak. Może ktoś jeszcze za komuny żył, czasem dobra ciocia przyjechała, to i tam czekoladę jakąś. Tak. Więc ona przyjechała do swojego tego. Aleś no. Donusiu wyrósł. Donek, my friend. My friend, ja. No więc mamy to nagranie takie, no Konrad znalazł takie nagranie, co ona tu przyjechała i powiedziała, że my dostaniemy pieniądze, dostaniemy, tak, będą. Ale w przyszłym roku. No, trzeba poczekać. Ale czekaj, przecież jest luty. No to trochę poczekamy. Ale to są te pieniądze, rozumiem, co my wpłacamy tam co roku, te oczywiście, miliardy. Tak. I teraz oni te pieniądze nam oddadzą w pożyczce na kredyt, wysoki właśnie. Procent. Tak, dokładnie. Ty. Poddaje się. Unia to jest jednak genialny. I my ćwiczymy w tej tak, Unii dalej, nie? Dokładnie. Tak. Aha. Najlepsze pieniądze się robi na wspomnianych biznesach, tak jak to było. To w ja dzwonię do mojego psychoterapeuty w takim razie. lepiej. Słuchajcie, to zobaczmy, no, żeby nie było, że gadamy o czymś, a nie pokazujemy pani von der Leyen. Dziękujemy bardzo. Taki erotyczny piw-paw tam się zrobił w no, pewnym momencie, już głasku, bym powiedział. Głasku. Tak, ale taka starsza niebra, to ona wie, Donek, ty tutaj, prawda, do roboty. Do miłość kwitnie. Ona tak jeszcze, Donek, ale pamiętaj, ten, żeby nam jeszcze Śląsk oddać, nie? To on tak do niej, nie no, pewnie, nie? Nie, oczywiście, Usula, wiadomo. Wiadomo, eksterytorialna autostrada do Prus, będzie dobrze, ale Donald Tusk powrócił, bo jego trochę znowu nie było, wiesz? No, nie, schował się rzeczywiście, chyba podobno tak w Dolomitach, na nartach, tak chciałeś go tam zawstydzić, ale w końcu nie wyszło, tak? Poseł Ozdoba postanowił dopytać, a jeszcze bardzo ważna rzecz, bo byśmy zapomnieli. Mm-hmm. Pozdrawiamy bardzo serdecznie panią Annę Zrembertowa i panią Wiesławę Zawiercia. Oczywiście, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No dobra, to jak już jesteśmy wszyscy w komplecie, prawie jak rodzina, to zobaczmy tego Donalda Tuska i troskę posłów PiSu o to, czy on na pewno wypoczął. No właśnie. Zobaczmy.
Jak zawsze w takich sytuacjach premier każdego rządu przygotowuje się do obrony ministra czy ministra. Jak do co? Wypoczął. No słuchaj, taki zapracowany. Pracuje od poniedziałku do środy. Narobi, nie? Od poniedziałku do środy, dziennie, potem leci tak. Do Niemiec, nie? Wraca, nie? Nie, no, znaczy, do Sopotu, to to samo. No, do i ten, Copot, i ta, do Copot, tak. Przecież on to, panie, i jeszcze... Tak, haruje dla naszego kraju. I te pisiory tak. Jeszcze pytają, wiesz? Jeszcze, to nie ludzie, to nie ludzie, to wilki. Nasz pana poza tym prawie nie padało. Oczywiście, że tak, no więc Donald Tusk wypoczął, widać, że jest okej. Tak, to teraz może przyjąć panią von der Leyen. Oczywiście. Tam, on, już kurtek za Niemcami nie nosi, on już jest na wyższym levelu chyba, nie? Czyli on już długopis mi tu aż wyskoczył. Aż się zepsuł, no. Też się zepsuł. Się zepsuł. No, nie wiem, no sytuacja jest, ale okazuje się, że nie dość, że wrócił ten nasz pan premier, to już jest narażony na ataki, już jest, słuchaj, narażony na to, że do niego biegnął na solo. Straszne, potwarz naprawdę, potwarz. Ale wobec tej sytuacji, że siedzisz w scenie, nie? Rozmawiasz z kimś inteligentnym, czy nie ze mną, nie? I nagle leci na ciebie broń, ale leci na ciebie, biegnie. Można się przestraszyć. No i taką sytuację rodem z horroru przeżył nasz. Dobrze, że gaśnicy nie miał, no. Tym razem nie miał, bo wiesz, chowają, nie? Dzień dobry, panie pośle, z sekretariatu dzwonię. Przyjechał chowajcie gaśnicę, tak. Czy pan będzie dzisiaj w Sejmie? Będę. Nie, a no to dobra, nie, ale o co chodzi? Nic. Władek, jak będzie kontrola przeciwpożarowa, to się wyciągnie. Ale to jakby nie będzie brał. No to w takim razie sytuacja i ratunek przyszedł ze strony Szymona Hołowni. No proszę, Tuska, tak? Bohater. Dziewica bohater. Maturzysta bohater. Tak. No zobaczmy. Tego typu przestępstwa. Proszę wrócić na miejsce, panie pośle. Nie ma sprostowania, dlatego że nie zabierał pan głosu z mównicy. Zdecydował się pan zabierać głos z ław poselskich. To było pana ryzyko. Ponieważ nie zabierał pan głosu z mównicy, nie ma pan prawa do sprostowania, bo pana wypowiedź nie miała miejsca w Sejmie. Proszę zająć miejsce. Panie premierze, proszę kontynuować. Proszę zająć miejsce. I nie igrać z ogniem, że odwołam się do bliskiej panu poetyki. Bardzo proszę, panie premierze. Panie pośle, nie wiem, co pana tak bardzo rozdrażniło, więc powtórzę. Jest ogień, nie? Jest ogień, jest. Ale zobacz, Szymon Hołownia własną piersią swojego premiera broni, a ten nasyła na niego podobno troli, słyszałem. No przestań, chcesz mi powiedzieć, że płatne trole atakowały Szymona Hołowni? Nie, ja się też odcinam od tego, ja w ogóle cię zaklinam magiczną różdżką. Ale tak podobno jakieś portale podają. Że pieniądze były płacone jakiemuś hejterowi? Że 300 tysięcy podobno. Żeby pluł na naszego Szymona Hołownię? Tak, i to w czasie kampanii. Czyli no nie wiem, no coś tutaj się dzieje, bo tutaj nam pisze nam Antyryży nam pisze, wiesz? Antyryży nam pisze, fajnie ktoś wcześniej napisał Ursula Wodelejem. Wodelejem, tak, Wodelejem. No ciekawe, Trochę pasuje, no pasuje. Polacy będą spłacać, że tu Donald dostał. No takie są komentarze naszych widzów, czy no nie dajemy się dać nabrać. Ale nie? To Wodelejem. Dobrze, święta jedna już za nami. Ale zbliżają się kolejne. Tak, to jest króliczkiem. I wiadomo, oczywiście, że w uśmiechniętej Polsce. Ja trzymam miecz świetny, a propos, bo jak wiesz, bo żadnych chrześcijańskich... Uśmiechnięta Polska. Bo żadnych chrześcijańskich symboli teraz być nie może. Jest króliczek i jajeczko. W życiu. I kurczacze. W życiu, tak. A wcześniej było Winter Holidays. Winter tak? Holidays. I teraz są, zbliżają się takie ten, no i wiadomo, że trzeba by jakieś jedzenie zamrozić, nie? W myśl zasady, gość w dom, woda w zupę, nie? No tak, w sumie racja. No i wcześniej i potem pan poseł Berkowicz postanowił w końcu wykorzystać zamrażarkę Szymona Hołowni, co to jej miało nie być, bo pamiętacie, Szymon Hołownia mówił, że on nie będzie zamrażał żadnych ustaw, żadnych tam projektów, że deklaracja. Wszystko będzie od razu robione, panie. No to pan Berkowicz w akcji. Złożyliśmy projekt tożsamy z pańskim postulatem, panie premierze, o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku w pierwszy dzień tej kadencji i ten projekt leży już w zamrażarce prawie 3 miesiące, także bardzo proszę otworzyć wreszcie tą szeroką zamrażarkę, a jak mimo wszystko nie uda się poddać pod głosowanie naszego projektu, to proszę przy okazji mi zamrozić uszka z grzybami. Bardzo dobrze.
Bo czy w tym tempie rozmrażania będą akurat na przyszłe święta, święta Bożego Narodzenia oczywiście. Dziękuję bardzo. Położę je na pewno obok ustawy Konfederacji, tylko kłopot będzie wtedy taki, że się szybko rozmrożą. Więc nie wiem, czy nie szkoda panu tych uszek. Przyjmuję je z wdzięcznością i zobowiązuję się zaprosić Konwent Seniorów na wyserwowane uszka na naszym następnym spotkaniu. Jeżeli miałby pan inne pomysły co do cateringu, serdecznie również zapraszam, panie pośle. Chętnie przyjmiemy. Czym chata bogata. Ja rozumiem, że pan w to wierzy, w to, co teraz mówi, bo ja jestem posłem 5. rok, pan 3. miesiąc, jeszcze dużo się pan musi nauczyć. Słuchaj, no bo to jest tak, rzeczywiście, wiesz, bo jak położysz jednak te łóżka, no to tam żywy ogień jest, nie? To trzeba, od razu będzie ktoś gasił to gaśnicą. No, wtedy, trzeba zdecydowanie to gasić, jak się rozpali, tak, oczywiście. Dobrze, wywołaliśmy Pablo Moralesa. Ale to właśnie zlasu. Że nie chciał do jadłodzielni tych łóżek dać. Nie, oni są, to jest poważna konfederacja, oni się nie bawią w takie rzeczy. Jakiś, no tak, bo to jest w sumie lewacki, tak, osoba, tak się innymi, osoba wydająca, jak to jest wydawca? Wydawcze. Nasza pani wydawczyni nas dzisiaj mówi nam, że już 4 minuty minęły. No to lecimy. Straciliście państwo 4 minuty. No oglądajcie. Tak, 4 do końca krzyczy na mnie tutaj. O to pani. Nie, to musimy lecieć, tak. No dobra, dobra, lecimy, no bo wywołałeś Pablo Moralesa tak, z lasu. Tak, taki właśnie hiszpański. Ale to był, no? To jest taki drobny hejterek, co to siedzi na wersalce i naparza komentarze. No właśnie nie taki drobny, bo ma tam około 100 tysięcy obserwujących na tym. Więc tak, i mówisz, że on walczył z PiS-em i Hołownią i wszystkimi innymi nie za darmo? Tak, można powiedzieć, że był takim nieoficjalnym przywódcą tych słynnych silnych razem, którzy właśnie tak... Tej oszalałej sekty. Tej sekty, tak? Która jest tak pod nadzorem Romana Giertycha, która właśnie nasyła tych swoich troli na jakichś tam polityków PiS-u i tam po prostu wypisują różne dziwne rzeczy. Obyś zdechł na przykład. Na przykład też pisali mi takie komentarze. Zacytuję, mam nadzieję, że to chyba to będzie okej, okay, jak powiem to, bo to cytat. Perkałownia na przykład o Szymonie Kołowni. Kałownia. Tak. Tomasz Lis należy do tej grupy i tak, on jest również tego. No dobrze. Jemu też się nas tutaj udzielił. Pytamy, dlaczego Pablo Morales atakował Hołownię, panie? No przecież nie za darmo. No właśnie, no właśnie. No to zobaczmy ten meksykański sznyt. Obrażał Hołownię. Atakował przeciwników politycznych. 305 tysięcy złotych. Tyle przez ostatnie 8 lat Platforma Obywatelska zapłaciła jednemu z przedsiębiorców za analizy politologiczne. Jakie? Najpierw partia nie chciała udostępnić dokumentów, zasłaniając się brakiem dostępności. Informacje dotyczące Bartosza Kopani postanowiliśmy wyegzekwować od PO drogą sądową. Tak, Szymonie, jesteś pożytecznym idiotą PiS. No i czekaj, ale to przykra sprawa, wiesz. No. Ja myślałem, że oni mają takich hejterów, co im nie trzeba pieniędzy płacić. No właśnie, tak sami, są tacy, wiesz. Też tacy, którzy, wiesz, tam przywodzą tej grupie. I mówisz, oni że całe płacone. Farmy takiego towarzystwa powstawały, tak? Czy farmy, to nie wiem. Na pewno ten jeden dostał, bo znaleźli faktury. No dobrze, drodzy państwo, ale Pablo Morales skojarzył nam się od razu z Pablo Moralesem, bo właściwie tobie, Konradzie. Jose Arcadio Moralesem z Jose Arcadio Moralesem z Killerów dwóch i zastanawiamy się, czy ten Pablo Morales teraz, co on tam pisze, że on robił to wszystko dla Polski, to on teraz zasadniczo mógłby zagrać w Killerach 3. No właśnie. Konrad znalazł dla was, drodzy państwo, sprzed wielu lat scenę z udziałem Pablo Moralesa. Tak jest. Z tego takiego jeszcze innego, ale zobaczmy to. No i w p***u i wylądował. I cały misterny plan też w p***u. No z Pablo Moralesem to trochę no tak cały miał. Misterny plan cały tutaj misterny platformy plan. Wiadomo. Co? Wiadomo. No dobrze, ale poseł ozdoba zna twórczość Pablo Moralesa i postanowił ją przedstawić w Sejmie. No to posłuchajmy. Czy czuje się pan kretynem, idiotą, debilem, jak pisał Pablo Morales, który miał być opłacany przez Moralesa Donalda Tuska w ramach faktur? Bo to pana kolega z koalicji opłacał człowieka, który hejtował. Miał być pan płaczkiem, pajacem, różne inne epitety wobec pana padały. Jestem oburzony, że oblicze tak ważnej izby było obrażane przez koalicjanta, który chyba jeszcze jest na nartach. Dziękuję bardzo.
Był najważniejszy koalicjant, moim zdaniem, Pablo Morales. Tak, mamy cała tam sekund, była właśnie różnych wiązanek, ale tak. Powiem, to były najmniejsze z nich wszystkich. To najmniejsze, te najsłabsze, żeśmy państwu pokazali. To były pieszczoty, jak to mówił Donald Tusk. Oglądajcie nas, drodzy państwo, wracamy po krótkiej przerwie. Witamy jeszcze raz, Konrad Hyszkiewicz. I Wojciech Biedroń. Zaplątały mi się palce na mojej różdżce. Dobra, idźmy dalej. To jest ta magiczna różdżka, która wywołuje KPO. KPO, tak. Dostał ją Tusk, nie? Dostałem, ale okazało się, że nie działa. Że to za rok się okaże, czy działa, Ale to za rok już Tuska tu nie będzie, więc nie będzie problemów. No tak, w sumie racja. No dobrze, idziemy szybko dalej, bo okazuje się, że ten nasz Pablo Morales, no to jak się okazało, że on bierze pieniądze od tych, co pieniędzy nigdy nie mają, a patrz, na hejtera mieli. No właśnie, tu na dzieci nie było, na 500 plus nie było, na hejtera mieli. No i na laptopy też. Zaczął być pewien problem. No. Nikt się tak nie za bardzo chciał do niego przyznać. No. Do tego hejtera, do tego hejtera, no. Że to nie znamy, to nie nasz. No zobaczmy to, no bo no, naprawdę, no nie wymyślamy, no. To, że oprócz tego pisał obraźliwe wpisy, nie zgrzytało wam jakoś? Ja się dowiedziałam o tym wczoraj z artykułu prasowego. Nikt nigdy w Platformie nie będzie nikomu płacił za hejt. Wręcz przeciwnie, to są rzeczywiście praktyki naganne. A nie wie pani, na czym te analizy dokładnie polegały, politologiczne pana Kopani? Które świadczył dla Platformy? No to myślę, że to była przede wszystkim pomoc w różnego rodzaju eventach, przy przygotowywaniu pewnie wystąpień, natomiast no szczegółów nie znam. Platforma nie wiedziała, że pan Bartosz Kopania i Pablo Morales, ten użytkownik, on ma bardzo duże zasięgi, śledzi go ponad 100 tysięcy osób i właściwie każdy, kto jest w miarę aktywny na Twitterze wcześniej, teraz na Platformie X, musiał na te wpisy natrafić. Platforma nie wiedziała, że to jest jedna i ta sama osoba? Myślę, że nikt nie wiedział. Ja też zresztą nie wiedziałam. No nikt nie wiedział, a pieniądze brał. Ale ten uśmiech jest cały, on tak. Nie schodził. Ale czy te oczy mogą kłamać? Daj spokój, do gdzie nikt nie wiedział. Mało tego, kończymy ten program, nie ma sensu. Okazało się, że Dominika Wielowiejska z Gazety Wyborczej też nie wiedziała. Skandal, jak ona mogła nie wiedzieć? Dziennikarze nie wiedzieli, Donald Tusk nie wiedział, a pieniądze szły. A pieniądze szły. To może, to czekaj, może to pisiory im... Albo to te pieniądze z KPO po prostu. Pierwsza transza. Pierwsza transza pójdzie do Moralesa. Ta, i to jest pomysł. No. Dlatego mamy pomysł, czy na przykład nie mogłaby von der Leyen, a czy nie, Tusk by zatrudnił Moralesa tam, no. Żeby on hejtował w tej Komisji Europejskiej. Właśnie, zbliżają się wybory przecież do Parlamentu Europejskiego. Przydałby się taki Morales. Uważam, że jemu się należy pierwsze miejsce. Tylu tych sceptyków przecież w Europie teraz. No trzeba ich tam, wiesz, trochę powyzywać. Mamy robotę dla Pablo Moralesa i jest... Wysłamy do Brukseli. Jest ten nieszczęśnik, czyli nauczyciel roku. A, to pan jest pan Józef Aciuk, co on codziennie mówi, że jest ofiarą hejtu. Skandal, naprawdę. Wiesz, no wchodzi do Biedry, nie? A ktoś mu mówi, proszę pana, tu są świeże owoce. Proszę mnie nie hejtować! Nie hejtować mnie, proszę. Tak. Tam mleko za 6,30. A może Morales go hejtował? Może. Z rozpędu, wiesz, zaczął jechać swoich, jak tam w tym szaleju się nawet. No w każdym razie, naszym zdaniem, pan Józef Aciuk podpina się pod fame Pablo Moralesa w jakimś sensie. No, czyli mówi, że jest taki atencyjny, tak? Tak, tak. Jeśli chodzi w ogóle o hejt w internecie, sam jestem osobą, która jest niezwykle hejtowana na Platformie X, więc jakiekolwiek wpływy na kogokolwiek, żeby kogoś hejtować, tak samo jak Ministerstwo Sprawiedliwości hejtowało niektóre osoby, jest nagannym. I partie nie powinny opłacać takich hejterów, tutaj się chyba zgodzimy. No nie wyobrażam sobie, żeby opłacały. No, skandal. Skandal to jest jakiś. Ale nie omieszkał wspomnieć, że jest ofiarą hejtu, tak? Jest ofiarą hejtu. Na przykład, wiesz, proszę pana, co pan sądzi o 500+. Wielokrotnie byłem już ofiarą hejtu. Oczywiście. Uważa pan, że Ukraina powinna toczyć wojnę nadal z Putinem, czy bronić się przed Putinem? Jak zawsze jestem ofiarą hejtu. Oczywiście. I tak będzie to z państwa przez 4 lata, a potem go znowu ktoś wybierze. Może powiedzieć, że jest ofiarą też tej wojny. No tak. Bo no spotyka tak. go hejt. No więc, ale Maciej Zemła, jak widzisz dzielnie tutaj wypytujący tak, pana Józefa Ciuka, inna sprawa, że Józef Aciuk tak patrzy na tego Maćka naszego, że aż się zaczyna. Maślanymi oczami takimi, no, tak? Takimi temi. No dobrze, no Maciej, miej się na baczności, tak, wiesz. Tak, pilnuj się. Pilnuj się. Bo tak dziwnie patrzy, ja nie wiem, bo ja tutaj niczego nie sugeruję, ja po prostu tak dziwnie patrzę, że może zrobić wszystko.
No ale miejmy nadzieję, miejmy że będzie nadzieję, że bezpieczny nie. Maciek. Dlaczego posłowie PO nie chcą pracować z Pawłem Moralesem? Jak to nie chcą Maciej pracować? Ruszył, no już no pani Pomaska słyszałeś, pani Pomaska, tak. No ale Maciek też pytał innych posłów, też z innych ugrupowań, ale też z Platformy, no jakoś się nie chce do niego przyznać. No, nie, no ja nie wiem. Posłuchajmy. Nie znam, nie czytałam artykułu Wirtualnej Polski na temat jakiegokolwiek finansowania, także trudno mi powiedzieć. Nie mam pojęcia, czy to jest prawda, to trzeba wyjaśnić i powinno być w polityce, w ogóle w dyskursie politycznym jak najmniej obrażania, jak najwięcej dyskusji merytorycznej. Zapytaliśmy też polityków Polski 2050, jak się odnoszą do tych ataków na swojego lidera. Tutaj nie ma twardego stanowiska. To jest nauczka dla wszystkich, że sponsorowanie hejterów po pierwsze jest wątpliwe z wielu różnych przyczyn, ale po drugie okazuje się, że te pieniądze zostały wyrzucone w błoto. Czy ktoś z Platformy powinien powiedzieć takie symboliczne przepraszamy, to był błąd? Jak pan uważa? Sami muszą rozważyć wewnątrz siebie. To jest jak w porządnej, patologicznej rodzinie, tak, nie? Dokładnie. Leje cię ojciec, leje żonę, nie? Ale w sumie... No, ale chociaż kocha, tak? Kocha. No, dokładnie. Łobuz kocha najbardziej. Dokładnie. I dlatego pan Morales jako taki internetowy łobuz... kocha swoje dzieci, kocha oczywiście. Kocha swoje dzieci, tak, to prawda. Koalicyjne, oczywiście. No dobrze, ale takim Pablo Moralesem, ale po prawej stronie, czy na prawej sceny politycznej, ale Pablo Moralesem tylko dlatego, że nikt się nie chce przyznać do niego, nie? Tak, pod tym względem, no, mamy tak. Taką panią Monikę Pawłowską. Tak, ona była we wszystkich partiach. We wszystkich możliwych partiach. Pani Monika Pawłowska sobie wymyśliła, że... Właśnie w Konfederacji tylko nie była. Ale to jej może czeka. Spokojnie, będzie i w Konfederacji. Teraz nie wiadomo, czy przyjmie ten mandat, ale jak już przyjmie, to nie, no, może twierdzi, Konfederacja że ona przyjmie. Chce przyjąć mandat po panu Wojsiku Łuszkopu w tym, że... No będzie to niekonstytucyjne, oczywiście. Tak. No w każdym razie pani Monika Pawłowska postanowiła udać się jednak do Szymona Hołowni. Tam się zamknęli w gabinecie i oni tam coś naobiecywał, nie? Mm-hmm. Ale wiesz, jak to jest, no kochanie, po ślubie się zmienia, nie? No czy wiesz, jak to naobiecywać na dużo, nie wiesz. No dobrze, pani Monika Pawłowska, zobaczmy ją, jak tłumaczy pewnie pewne kwestie i jak bardzo chce pozostać posłem PiS, tylko poszła do Hołowni. Dobra, nic nie rozumiem. Zobaczmy, może wy coś zrozumiecie z tego. Czyli pani po cichu popierała liberalizację, tak, prawa aborcyjnego w PiSie? Dlaczego po cichu? Raz no jeszcze nie słyszałem głośnego pani głosu w raz tej sprawie. Raz jeszcze powtórzę panu, że można być w jednym klubie, tak jak pokazuje to teraz, albo w jednej... tak jak teraz, koalicji rządzącej i mieć różne poglądy. Czyli pani cały czas w PiSie była zwolenniczką liberalizacji prawa aborcyjnego, tak? No tak, głosowałam za obywatelskim projektem. Niech pan redaktor to sprawdzi. Uhu. Czyli ona jest taką trochę... Bo je chcesz być w PiSie, a jednocześnie jesteś tak, aborcja na telefon, tak. Nie? Pigułka poprzed, naraz, od razu, tak. Nie wiem, no, będziemy eutanazja. Tak, to wyliczanie będziemy mieć w ogóle za chwilę, ale no... Ale... I zero reparacji. Ja ci mówię, zero że ona będzie w Konfederacji. Będzie? Będzie. Pasuje mi. Ale ona będzie oczywiście głosować za aborcją, ale w Konfederacji. No, no właśnie. Tam, gdzie ją przyjmą. Pisz pan Konfederacja. Tak. Oni zawsze chętnie wszystkich dobrze, przyjmą. I pytamy też w kolejnym pytaniu, czy pani Pawłowska to progresywna aborcjonistka? Bo ją wypytywano też o te kwestie, nie oczywiście. Tylko tam na korytarzu sejmowym, bo ją teraz wszędzie zapraszali przez kilka dni. Bo była pożytecznym Pablo Moralesem. No była takim Pablo strony. Moralesem, tak. Zobaczmy panią Pawłowską i jej poglądy na temat kwestii do takich jednak... Dosyć fundamentalnych. Fundamentalnych. Czy pani jest za liberalizacją prawa do aborcji? Tak. Czy pani jest za tym, żeby procedura in vitro była finansowana z budżetu państwa? Myślę, że tak. Pigułka dzień po? Tak, i trochę mnie oburza, że w XXI wieku dyskutujemy na ten temat. Związki partnerskie powinny być uregulowane? Związki partnerskie. Tak jest. Tak. A wspiera pani kobiety? Jak rozumiem, jest tak. To pytanie retoryczne. I rozumiem, że podziela pani postulaty kobiet, ale ze strajkiem kobiet się kobiet? Nie zgadza. Tak. Czyli pani poseł ani z Martą Lempart, ani z Jarosławem Kaczyńskim, czyli zostaje pani dzisiaj sama. To jest właśnie przyszłość polskiej polityki. W zależności, gdzie idziesz, do kogo, to się z nim zgadzasz. Może założy jednoosobowe koło poselskie. Mm-hmm. Jestem z PiSu, ale jestem za aborcją. Ale za aborcją. No nie wiem, no to jest, jest to trudne. No, znaczy nie, ale... no chyba z PiSu nie, no bo w końcu nie przyjmą jej chyba już. No raczej nie. Ale Maciej Zemła ruszył z mikrofonem i oczywiście z naszym operatorem i zaczął pytać, no...
No, gdzie by ona mogła ewentualnie... Chciał ją gdzieś wcisnąć. Gdzieś ją wcisnąć. Wprawdzie posłanka wcisnęła się do Sejmu, tak. Ale Maciej próbował jakoś pomóc pani Pawłowskiej. Naprawdę się chłopak starał. No, starał się, pozdrawiamy Maćka tu serdecznie, bo to oczywiście. Jednak roboty wykonał doskonało. No ale jaki był efekt tej roboty, właśnie. No to zobaczmy. No. Trochę smutna sytuacja. No, zobaczmy. Lewicy jest miejscem ekskluzywnym. Nie każdy się może dostać do tego klubu i na pewno pani Pawłowska do klubu Lewicy już się nie dostanie. Gdzie ona się podzieje teraz? No myślę, że będzie posłanką niezależną, bo nie sądzę, żeby ktokolwiek, jakikolwiek klub czy koło wzięło panią posłankę do siebie. W niedzielę pojawiły się fake newsy o tym, jakoby mieliśmy rozmawiać. Ja to zdementowałem natychmiast. Nie było tematu, nie ma tematu. To jest sprawa wewnętrzna w PiS-ie. Myślę, że pani poseł Pawłowska będzie szukała swojego miejsca, ale nie sądzę, żeby znalazła je w Koalicji Obywatelskiej. Zbyt wiele partii już przeszła. Zatem była taką dość agresywną polityczką w Prawie i Sprawiedliwości. Myślę, że chyba Koalicja Obywatelska nie jest tym miejscem, w którym by się odnalazła. No przecież wiadomo, że nikt agresywny byś nie mógł znaleźć miejsca w Platformie Oczywiście, tam są sami potulni, Roman sympatyczni Giertych ludzie. Roman Giertych, teraz na przykład, sam spokój, Krzysztof siła Brejza. Spokoju. Taka siła spokoju, że tam trzeba, wiesz, z bronią po tym Sejmie. Oczywiście. Inna sprawa, że teraz jest taka głupia sytuacja, bo każdy mówi, to fake newsy, my nie chcielibyśmy panią Pawłowską. Że idzie sobie pani Pawłowska korytarzem sejmowym i nie wiem, no widzi na przykład Szymona Hołownię. Cześć Szymon, no co? Wzrok, która to godzina? No taka jest sytuacja, jest trudna sytuacja z panią, ale widziałeś, no naprawdę, macie już taki, no to gdzie ona się podzieje, no? Może powinien kogoś z Konfederacji, ja ci mówię, Konfederacja ją przyjmie chętnie, może. Chętnie. No dobra, trzymamy. Teraz, drodzy państwo, bardzo ważny set. Dzięki bardzo... temu mogą Brauna w końcu odsunąć. I będzie im się zgadzać liczba tych posłów. No, mogą go schłodzić. To... Mogą go schłodzić trochę. Taką to gorący facet, to robota mu się pali w rękę. Tak, bardzo tak mówisz, Słuchajcie, tak. Pan, teraz zaczynamy tą bardzo ważną część o spełnianiu obietnic wyborczych. Tak, tych konkretów, tak? Konkretów, bo już jednak już ponad dwa miesiące ile rządzi. Tych konkretów? Sześć? Na ilu się zatrzymaliśmy? No nie wiem, no wsadzili dwóch posłów do kryminału, nie? Rozwalili telewizję, rozwalili prokuraturę. Ale rozumiem, że na dwóch palcach, na palcach dwóch rąk można to policzyć chyba dalej. Ale von der Leyen przyjechała. No tak. PiS mówił, ale wszystko nie oddadzą Niemcom. No i przyjechała, von der Leyen przyjechała. Dobrze. Minister Wieczorek postanowił, pytamy, czy minister Wieczorek często sięga do przenośni. Mhm. Posłuchajmy. Jeżeli chodzi o 100 konkretów rządu na 100 konkretów na 100 dni, bo tak to dokładnie się nazywa, te koalicje obywatelskie, które premier Donald Tusk w expose tak określał. Cała Polska zna te konkrety, cała Polska będzie nas z tego rozliczała. Nie boję się tego. W imieniu całego przyszłego rządu mogę powiedzieć, nie obawiamy się, żadnej z tych obietnic zostaną zrealizowane. 100 konkretów, one będą realizowane w ciągu 100 dni? Znaczy są realizowane. Pytanie, czy się zmieścimy nawet ze względów tych ustawowych, o których pan redaktor mówi, czy się zmieścimy w 100 dni? Ja obiecywałem w 100 dni realizację tych konkretów, panie ministrze. Nie, no ja to traktuję jako raczej taką przenośnię, no bo przecież też realnie wszyscy wiemy, że nie da rady niektórych rzeczy. Poważnie, panie ministrze, to była przenośnia? No myślę, że 3 miesiące po wyborach. O co wam chodzi? Przecież... Były obietnice, 100 dni, 100 konkretów. A na kiego Tuska drążyć temat, no? Czyli, a co może być przenośnią 100 dni? Zastanawiam się. Nie, no przenośnia jest taka na przykład przenośnia, że paliwo Poczekaj, będzie po 5 zł. Na przykład nie? Jak są takie, nie wiem, planety typu Jowisz, no to tam dzień jest dłuższy. To może chodziło o dni jowiszowe. Jowiszowe dni. 100 dni jowiszowych. No może. Może być. To by trzeba było, czy się coś powiedzieć, bo oni się wprowadzają może w taki stan astralny, wiesz. Stan astralny. No dobrze, jeszcze pani Kidawa-Błońska. No kosmiczni. A to już być Nitrasa trzeba byłoby pytać, no bo te kwestie. Dobrze, to pani Małgorzata Kidawa-Błońska, mamy wrażenie, że nie wierzy do końca w obietnicę Donalda Tuska. Ojej, to posłuchajmy tego, tak? Co z obietnicą podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy. Wszystkie obietnice, które zapowiedzieliśmy, to są obietnice, które dała koalicja i chcemy zrealizować w ciągu 4 lat. Ten konkret, który przeprowadzimy w ciągu pierwszych 100 dni, te 100 dni, te 100 konkretów, tylko ludzie wiarygodni, 100 dni, 100 konkretów, tylko ludzie wiarygodni, mogą formułować tak konkretne propozycje. W ciągu 4 lat.
No w ciągu 4 lat. No. 4 lata. Tusk mówił 100 dni, ale Kidawa-Błońska rozrozumiała, że 4 lata. I popatrz, Tusk chciał dobrze. Po prostu naprawdę. Kidawa-Błońska... Tusk mówił. No chciał, tłumaczył, no, ale nie wyszło. Że będzie to przyszły inne Kidawy. A ja ci mówię, że wspaniała nasza prezydentka nie doszła. Ona po prostu miała na myśli te Jowiszowe dni. I ona, tylko ona zrozumiała tak naprawdę, o co chodziło Donaldowi Tuskowi. Aha, tak mi się wydaje. To jest taka moja teoria. Nie wiem, jak wy tam uważacie, ale piszcie nam też w komentarzach. Co z tym oczywiście. Czy chodziło o dni Jowiszowe, czy jakieś inne dni? Że ciche dni, może mają ciche dni. Ale widzimy się po krótkiej przerwie. Konrad, przestań. Do zobaczenia. Drodzy Państwo, witamy, Konrad Hiszkiewicz i Wojciech Biedroń. Tutaj czytam Teletop, Telestream, a pan Konrad Hiszkiewicz w pewnym świetle przypomina trochę młodego Jima Carreya. Jima Carreya? Może tak, bo taką fryzurkę mam teraz. No taką, może. Zrobioną właśnie ładnie. No i widzisz, no. Także tu widzisz, no, Państwo widzą w tobie, wiesz... Potencjał. Coś, że zobaczyli w tobie coś dobrego. Tak, potencjał. Tak. Może zagram w masce, zobaczymy. W masce zagraj, tak. Dobrze, poseł Gosek, drodzy Państwo, to wielka energia w Sejmie. Człowiek, którego rozpycha energia. Okazuje się, że jest tropicielem różnego rodzaju bizantyjskich pomysłów nowego rządu. No właśnie, bo posłuchajmy, wpadł na pewien trop. Tak. Nie, według tej wiedzy, którą ja uzyskałem z kuluarów sejmowych, bo nie chcę tu ujawniać OZI, swojego osobowego źródła informacji, część samochodów z kolumny tej sejmowej została dystrybuowana na rzecz sekretarzy i podsekretarzy stanu. Będziemy obserwowali też przetargi na nowe limuzyny, które w tym zakresie będą się ukazywały, no bo ci ministrowie i wiceministrowie przecież czymś muszą jeździć. Pamiętamy te obrazki też, gdzie tutaj było przerażenie wręcz pod Sejmem, demonizowanie. Sławomir Nitras nagrywał te samochody, no bo nie wiem, oni będą pewnie na hulajnogach i to jeszcze elektryczny pewnie. Nawet to, że na hulajnogach jeszcze poseł Gosek przeżyje, ale elektryczny. Najgorzej. O panie, to już nie, zupełnie koniec. Amen. Ale i powinni tak, postępowo na rowerze, ale żeby poczekaj, nie imitować. Może ja, wiesz, bo ja jestem, wiesz, konserwatysta, to wiesz, taki... Ja pamiętam, jak posłowie PiS-u, Platformy Obywatelskiej mówili, że straszny przerost tych wiceministrów, tych sekretarzy stanu. Że to jest pisantyzm w ogóle, słyszałem takie Tak. A tymczasem okazuje się, że nowy rząd... Nie, Pisancjum, przepraszam. Pisancjum. Że ten nowy rząd już ma ze 30 więcej. No to, już jest, to już jest w ogóle, ja nie wiem, to chyba kraina Inków, tak złotem ociekające po prostu. Grosse. Złoto Montezumy. Słuchaj, tutaj Mariusz pisze. Słuchaj, tu pisze do nas Mariusz. No. Myślałem, że to Mariusz Max Kolonko. No. Pisze tak. Save Poland. Poland first. Make Poland great again. Life free or die. 20-25. A, proszę. No to jest coś, to prawda. Czekamy na polskiego Trumpa. Zobaczymy, co będzie w ogóle w wyborach tych amerykańskich. Dobra, lecimy dalej. Pani minister Nowacka. Tak, nowa pani minister od edukacji. Od wykreślania edukacji. No w każdym razie posłuchajmy, bo ciekawe pytanie jej zostało zadane. Ale też to też tak zdradziecko jakoś, wiesz, naprawdę, nie wiem, można tak próbować skompromitować ministra tego. Ona jest ministrem od nauki. Dobrze, zobacz. Naprawdę uważa pani. Czytała pani minister? Oczywiście. W którym roku był? Co w którym roku był? W którym roku był potop? Prawdziwy. Nie, no, nie będziemy się odpytywać z historii. Nie będziemy się odpytywać z historii, sorry. Okej. Ekspertki, eksperci, poloniści, nauczyciele przygotowali propozycje dotyczące listy lektur. Tak, żeby one odpowiadały współczesnemu światowi. I w tym współczesnemu światowi. Temu misiu się oczko odkleiło. No odkleiło się oczko. Ale wiecie, misiu. Co naprawdę, czy nawet minister od nauki musi wiedzieć, że potop szwedzki tam 1655. Ale to było rzeczywiście złośliwe pytanie. No złośliwe. Nie po to, wiesz, oni te media przywracali po prostu im niezależność, żeby teraz takie pytania im zadawać. Nie po to nie? się wywalczyło. Bo to się już tam skończy. Czy tam w jedynce. No tak to wygląda. Ale dlatego, skoro o nauce, no to nauczyciel roku.
Ja wiem kto. Dał ci tak. Znowu Józef Aciuk, to jest taka trochę nowa Klaudia Jachira u nas, nie? Taka męska Klaudia Jachira. Tak, męska wersja Klaudia Jachiry. Męska wersja Jachiry. Dobrze, nie rozwijajmy tego. Nie rozwijajmy, nie drążmy. Poseł Józef Aciuk był już kiedyś pytany, kto w Polsce sprawuje władzę wykonawczą. Tak, no i się pomylił, zdarza się. Zdarza się. Zdarza się. Więc znowu mu zadano to pytanie i magiczna różdżka polskich mediów zadziałała. Zobaczmy, drodzy państwo, zderzenie posła Józefa Ciuka z wiedzą. Z wiedzą. Pracę domową odrobił, bo niedawno podczas jednej z rozmów pewnie pan poseł to pamięta. Nie potrafił pan wskazać, kto władzę wykonawczą w Polsce sprawuje. Domyślam się, że tę pracę domową pan poseł odrobił i zajrzał do Konstytucji Rzeczypospolitej. Tak. Czyli kto sprawuje tę władzę wykonawczą, panie pośle? No oczywiście, że prezydent i Sejm. Panie pośle, litości. No i widzi pan. Naprawdę raz pan na tym wpadł i nawet nie dowiedział się pan, kto sprawuje władzę wykonawczą. No jak najbardziej, panie redaktorze, jak najbardziej. Prezydent i? I Sejm, i Senat. Nie, panie pośle, pan nie ma władzy wykonawczej. Naprawdę. Jezus, ustawodawczą. O nie, to brawo. Tutaj wpadłem, to tutaj no, wpadłem. No potężnie, panie pośle, no druga wpadła. O, same. I będzie już będzie śmiech. Litości, no, czyli kto w takim razie ma tę władzę wykonawczą? Ojejku, panie pośle, dramat, no naprawdę. Ale no, jak można, pan naprawdę nie zajrzał po tym, jak... Nie, zajrzałem. Ale on się tłumaczy jak jego uczniowie, nie? Tak, ale podobał mi się ten moment, kiedy on sobie uświadomił, że zostanie memem w internecie. I to do niego dotarło. Tak. Takie rzeczy on rozumie, on nie? Rozumie. Oj, Marcin, ty zamiast siedzieć w salonie tatuażu, to się powinieneś pouczyć. Słuchaj, no jak spotykaj do ciągle hejt. On już wie, że będzie ten hejt po prostu. Jest na to nastawiony mentalnie. Idzie, wiesz, robi z siebie I potem będzie, że internauci go hejtują za to, hejtują, że wiesz, nie wie, co to jest władza tak wykonawcza. Bo ja się denerwuję, tato, nie? Tak, ja cię stresuję. Uczysz się tego piąty rok w szkole i na kursach. You, to wszystko jak krew. You are, jak krew piach, od razu krew. Prezydent i Sejm. Prezydent no. Sejm. Dobrze, i pytamy, dlaczego pan Józef Aciuk został nauczycielem roku? No myślę, że bez problemu. Zasługuje na tę statuetkę. Ale taka istnieje. No tam, wiesz, rozmawiali z dzieciakami, wiesz, no to tam... Panie, wiesz, te dzieci już, sam nie? Pan Broniarz mówi, panie profesorze, no mieliśmy te całki, co tam, z czego on tam uczy, angielskiego chyba uczy. Tak, angielskiego. I am, you are, no, to pasuje. No. Nasza wydawczyni mówi, że nie odrobił pracy domowej, bo są zabronione już teraz. Ludzie, no tak, racja. Ludzie piszą na czacie tutaj do nas. Tak. No w każdym bądź razie, moim zdaniem, nauka dał nam tu próbkę idzie. Tego, jak będą wyglądać uczniowie w uśmiechniętej Polsce po tym samym toku nauki bez prac domowych. I wszyscy w dziarach. I dokładnie. Wszyscy w dziarach. Dobrze, w każdym razie jakby... Pani redaktor Dobosz Oracz, wiesz, wróciła do telewizji polskiej. Wkroczyła, tak, wbiegła nawet. Bo tam, jak państwo widzicie, te rozmowy ona przeprowadza, to nie każdy z was był tam na Woronicza, a tam jest taki problem, że ona na korytarzu je przeprowadza. No właśnie, mają piękne studio w staju, nowoczesne, ale wolą na korytarzu. Więc pani Dobosz Oracz przeprowadza swoje wywiady na korytarzu. Tak, tam. Gdzieś tam wiesz, koło stołówki. Koło stołówki ktoś przychodzi, o, to dzisiaj Jarzynowa będzie, nie? Albo tam, Krysieńko, dolej, że mnie tu, bo fusy mi stygną, wiesz, tam tej zasadzie. No dobrze, pani Dobosz Oracz i pytanie, czy założy szkołę tańca, bo dalej kontynuujemy, wiesz, ten wątek edukacyjny, ważny wątek edukacyjny. Ja byłam kujonką, powiem tak uczciwie. No, ale pani redaktor, i w podstawówce, i w liceum. Ale jak ja bym nie miała zadawanych zadań domowych, to ja bym tańczyła taniec towarzyski ale... kilka godzin dziennie, a nie siała nad książką. Pani redaktor, ale chciałabym, żeby nasze osobiste doświadczenia nie wpływały na to, w jaki sposób kształtowana jest młodzież na XXI wieku. Ale to tam było pewnie tak, wiesz, no bo znaczy, dlaczego ona nie tańczyła tego tańca towarzyskiego? Ja się zastanawiam, czy z tańca towarzyskiego można wyżyć godnie. Na to zależy, wiesz. Bo jeszcze zależy od czego? Od rodzaju tańca, tak mi się wydawało. Towarzyskiego. Znaczy, a towarzyskiego pytasz? Tak, towarzyskiego. A ja znam ludzi, którzy żyli bardzo długo z tańca towarzyskiego. Znaczy, no ci, co tam się w tańcu z gwiazdami tańczyli, to może ewentualnie. No słuchajcie, no ale... No, ja może, to może powinna pani Dobosz Oracz zająć kiedyś... się tym tańcem. Tańcz! A propos tańca z gwiazdami, pamiętam, że tam kiedyś Krzysztof Bosak występował. Był Krzysztof Bosak, widzisz, i pani Justyna mogła z nim tańczyć. No mogła w każdym bądź razie. Inna sprawa, że są tacy, którzy mówią, że Dobosz Oracz powinna naprawdę zostać przy tym tańcu. Żeby lepiej nie przeprowadzała tak tych wywiadów. Ja państwu powiem, że widziałem takie nagranie wideo nagranie tak? We sieci, jak tam tańczy pani. Ale no nie pokazywaliśmy, to tak. Jakieś prywatne chyba. Tak, no nie pokazaliśmy z tego względu, ale kojarzę to nagranie. Tak, jest ciekawe. No wywija nieźle, jak pani premier z Finlandii, tam może pamiętasz, powinna... byśmy ją puszczali też kiedyś. Ale to nie, to tam był, wiesz, tam na pełnej. Hard pass, nie? Tak. Dobrze, a było to, proszę, do osobistych doświadczeń, prawda, mówiła pani
Właśnie, Nowacka, tak. No to są osobiste też wspomnienia i pewne sprawy, które może łączył panią redaktor Dobożoracz z Leszkiem Millerem. No zobaczmy. Justyna Dobroszoracz, witam ponownie, a ze mną i z państwem były premier Leszek Miller, europoseł. Witam serdecznie. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. A co takie wzdychanie na początku? No jak panią widzę, to przypominają mi się różne... O Jezu, nie, to niepotrzebnie zaczęłam ten temat. Co łączy tak naprawdę? Gdyby był 30 lat młodszy, tak? Słuchajcie, no nie wiem, w każdym jak to było, ja też nie chciałbym tu przesądzać. No, tu, wiecie, nie, no może no. Po prostu, wiesz, pani Dobroszoracz od lat już jest i w telewizji. I to jest prawdziwa dziennikarka, że patrzy na ciebie polityk. Tak, i się przypominają stare czasy. Stare czasy się przypominają. W każdym razie drzewiej to bywało. Czasy się zmieniają, pani dalej w komisjach. Tak? Pani zawsze na jakimś korytarzu. Tak, teraz na korytarzu. Drodzy państwo, Rafał Trzaskowski to jest emanacją w moim przekonaniu tej fajności Platformy, o piękności. Tak, nowoczesności, europejskości, takiego, wiesz, przychodzi, dzień dobry, bonjour mówi, tak, na ulicy. Tak, tak. Komunikacji w autobusie, tak. Jedzie, nie, tam, prawda. Rafał Trzaskowski i taka, to powinno być puszczane w każdym spocie wyborczym Platformy Obywatelskiej. Ten fragment parosekundowy. Zobaczmy, bo to jest cała Platforma Obywatelska i Rafał Trzaskowski na jednym obrazku, proszę. Ale my umiemy być piękni, tylko po prostu nie wolno nam w tym przeszkadzać. No właśnie. Czy no. Nie wiesz, wiesz, a spójrzcie, że mnie przeszkadza. My jesteśmy piękni, tylko nam się przeszkadzajcie. Przeszkadzajcie, no. Ale to cały czas im przeszkadzają. Ale gdzieś no. To jest cała Platforma Obywatelska w 6-sekundowym obrazku. To prawda. Tak, to nie prawda. Wiesz, jesteśmy piękni, ale lepiej, żebyście zauważyli i żebyście tam pozwolili. Bo jak nie, to kryminał. No nic zadać, nic ująć. No. Czy Rafał Trzaskowski jest najpiękniejszym politykiem w Polsce? W moim przekonaniu absolutnie i najwyższym też. I najwyższym. Aczkolwiek najwyższym. Jest taki człowiek, który chce go przerosnąć podobno w Warszawie. Tobiasz Bocheński mówisz? Chyba tak. No się chwalił, że mamy 92, że jest wyższy od Pączków, tak, nawet żeśmy puszczali. Puszczaliśmy bez spiny, to, tak. Tak. No dobrze, drodzy państwo, czy Tobiasz Bocheński był kiedyś grubaskiem? Zadajemy takie pytanie, takim grubaskiem jak ja, ponieważ Tobiasz Bocheński wziął memy i różne wpisy na swój temat i postanowił publicznie je czytać i oceniać w skali tam chyba 1 do 10. Do 10, tak. No to Tobiasz Bocheński, drodzy państwo, in the house. Może przyszły prezydent Warszawy, kto wie? Zobaczymy. Zobaczmy. Jak pan rozwiąże problemy zakorkowanych alei jerozolimskich? Mnie interesują problemy Warszawy, a nie Jerozolimy. Dobra, ale oklepane, bo to już było z innymi, także 5 na 10. Ulubione miejsca na Pradze, Most Karola. Już było kiedyś, oklepane, 4 na 10. Bardzo szanuję Spoka, jego zdolności matematyczne, chociaż niekoniecznie brak empatii. No, faktycznie na tym zdjęciu wyglądam jak trochę jak Spok. 6 na 10. Sekcja gimnastyczna, ważne, Telewizja Republika. Kandydat na prezydenta Warszawy, pan Tobiasz Bocheński, jest wysoki i radzi sobie ze śniegiem. Potwierdzam, czysta prawda, 7 na 10. Ktoś jest w stanie zrobić Trzaskowskiemu takie buty, żeby był wyższy od Tobiasza Bocheńskiego, 1,92 m. Bardzo doceniam, czy doceniam w szczególności moje zdjęcie zagubionego grubaska z dawnych czasów. Bocheński, no jednak jest to trochę tak, wiesz, no żeby tak się trochę z siebie pośmiać. No ale... tak z dystansem, to wiadomo, no, oczywiście, nie ma co tam się napinać. Napinać. Pamiętaj, że niektórzy mają... jesteśmy najpiękniejsi. Niektórzy wśród kandydatów mają duże ego, a niektórzy mają dystans do siebie. No. Na niektórzy są po prostu wysocy, a niektórzy są po prostu niscy. No dobrze. I muszą nosić buty. Minister Kołodziejczak. Minister rolnictwa. Też potężny umysł, tak. Wiesz, nagrało go, nagrali go, wiesz, jak w Sejmie przysnął sobie. No jak on od rana u tych chłopów próbuje ich przekonać. No jak on robi na 3 etaty, jeszcze studiuje. No jeszcze studiuje. Tak, ostatnio już w zeszłym tygodniu widziałem, było tak, o tym, właśnie, tak. Widziałem to wasz materiał. No dobrze, i minister Kołodziejczak postanowił wypowiedzieć się na temat, no jak rozumiem, jakości płodów rolnych. Tak, z Ukrainy. Ukrainy. No posłuchajmy. Zboże techniczne, istnieje kilka teorii. To jest takie zboże, gdzie na Ukrainie, na Ukrainie pierwszy raz taka definicja zboża technicznego pojawiła się w 2011 roku, kiedy było ono uprawiane na terenach, które nie nadają się na uprawy żywności. Czyli to mogą być właśnie jakieś tereny porażone po wybuchu chociażby elektrowni atomowej, tak? No, to już chyba za daleko poszliśmy. W sensie moment, w którym zawstydzi Stanowskiego i Mazurka, to jest mocne, nie? Tak, to jest bardzo mocne. Zastanawiamy się, czy minister Kołodziejczak często bywał w Czarnobylu. No, ale bo wybuch był jeden, tak. Nie? Bo one są
porażone. Znaczy on się nie myli rzeczywiście z tego, co czytałem, że rzeczywiście takie zboże przemysłowe to jest terenów, które się nie nadają do użytkowania takiego, no może, na może żywność, ale taki radykalny przykład podał. No dobra, szybko na koniec. Marek Jakubiak, jego pies oraz niedola który tego psa. Był tutaj w tym studiu. Tutaj w tym studiu tu był, tak? Lewicy, że tak powiem, tak. No to siedział. Zobaczmy ten materiał. Ja muszę państwu tylko jedną rzecz wytłumaczyć. To takie pochrapywanie, pomrukiwanie, które państwo słyszycie w tle, to nie są dziki. Marek Jakubiak nie jest brzuchomówcą. Przyprowadził do nas Rudy, czyli swoją psinkę. Więc przepraszamy za te dźwięki, ale psinka przy panu. Tam. Wracamy. Mówię, bo normalnie nazwać go Rudy nazwałem. Ale też był taki przekaz podprogowy, bo tam była von der Leyen na belce. Aha. I był pies pana Jakubiaka, który się czyli nazywa Rudy. Rudy też leży u nóg von der Leyen, nie? No niektórzy tak złośliwie mówią. Koniec, tak, można ja nas się... krzyczą, odcinamy ja się, wszystkiego dobrego, tak. Konrad Hryszkiewicz, kończymy, do zobaczenia za tydzień. I pamiętajcie, od dzisiaj o 17:00 Tak jest. Tak jest. Zapraszamy.